Klaudia Sendy, witam Państwa. Zapraszam na szczegółowe prognozy pogody. Przed nami deszczowa i dosyć pochmurna noc w Polsce. Popada głównie w zachodniej i południowej części kraju. Większe przejaśnienia prognozujemy na Mazowszu, Podlasiu oraz na Podkarpaciu. Termometry pokażą od 6 do 11 stopni. Na północy lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność na drogach do 200 metrów. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie. Sprawdźmy prognozę dla Europy. W Europie najwięcej słońca zaświeci jutro w Atenach, Rzymie, Wiedniu oraz w Bukareszcie. Popada głównie w Berlinie oraz na Półwyspie Iberyjskim. Temperatura maksymalna to od 5 do 10 stopni w Skandynawii, 17 w Londynie i 27 w Atenach. Sprawdźmy prognozę dla naszego kraju. Wtorek przyniesie załamanie pogody. W całym kraju prognozujemy mrzawki i słabe opady deszczu. Największe zachmurzenie pojawi się na Pomorzu i w centrum. Na termometrach od 12 do 16 stopni, na południu możliwe przejaśnienia i rozpogodzenia. Nad ranem możliwe mgły. Sprawdźmy prognozę na najbliższe dni. Środa również z przewagą deszczu, duże zachmurzenie w centrum i na północy. Na termometrach maksymalnie 16 stopni. W czwartek deszcz przesunie się nad centralną i wschodnią część kraju. Na zachodzie pogodniej i bez opadów. Na termometrach od 12 do 15 stopni. 1 listopada również upłynie pod znakiem deszczowej i pochmurnej aury. Na termometrach maksymalnie 15 stopni. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.